Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj bardzo szybki przegląd kolejnego produktu firmy INU, markowy chiński producent ładowarek, powerbanków, kabri i innych akcesoriów technologicznych. Dzisiaj coś, co w tej chwili jest jeszcze trochę science fiction, trochę bardzo nowym produktem na rynku. Dopiero niedawno zostały standardy, standardy tak naprawdę ustanowione, ale co jeszcze może dzisiaj nie jest chlebem powszednim, ale w przyszłości będzie standardem. A mianowicie nowe kable 240W USB C do C. Oczywiście tylko standard USB C takie moce jest w stanie przenieść przy dwóch końcówkach USB typu C, i dzisiaj właśnie taki kabel na kanale się pojawia. USB-C cable DI D7CC. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie jest klasyczne, takie do jakiego przyzwyczaił nas producent. Głównie białe, z tylko poglądowymi zdjęciami produktu. Nie ma żadnych renderów. To są prawdziwe zdjęcia. Producent niczego nie ukrywa. Produkuje to, co produkuje, to, co sprzedaje, to przedstawia na opakowaniach za to cenię Inium Dzisiaj taki dwupak, w zasadzie, słuchajcie. Mamy tutaj informację, że jest to wersja Fast Charge Pro, no bo te 240 W robi naprawdę wrażenie. Szczerze mówiąc, niestety nie będę w stanie wam tego przetestować w praktyce, bo po pierwsze, nie mam urządzeń, które wspierają aż takie moce nie mam urządzeń, które ładowarki, która ładuje aż 240 W. Oczywiście jak będę miał, to uzupełnię ten test. Natomiast dzisiaj tylko szybka prezentacja produktu. Opakowanie oczywiście, tak jak powiedziałem, białe, z informacją o stronie internetowej do supportu Inu, Mamy też informację, że są z strony w social mediach. 3 lata gwarancji na te kable daje producent. I mamy oczywiście spełnione wszystkie normy europejskie i kanadyjskie produkt jest wyprodukowany w Chinach, a zestaw konkretnie to jest dwupak i tutaj informacja o tym, że jest wsparcie dla chociażby S23 Ultra Samsunga, ale nie tylko nowe Xiaomi powinny również być tutaj wspierane. Kupując sprzęt na Amazonie, mamy zaklejoną naklejkę i mamy pewność, że zestaw jest fabrycznie nowy, nie jest ze zwrotów, jest oryginalnie zapakowany przez Iniu. Oczywiście, to, że dzisiaj nie posiadacie ładowarek czy sprzętów, które wykorzystują 240W, nie oznacza, że tej kabiny możecie kupić już teraz, tak? Możecie je kupić teraz, korzystać z aktualnych urządzeń, a one będą gotowe na przyszłość, czyli na jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania. Mamy tutaj informacje również od producenta o Saporcie, i mamy, słuchajcie, dwa kabelki. Jeden kabelek, drugi kabelek. Kable 240 W. O czym producent y, informuje już na wtyczkach. Zaraz spróbuję to słuchajcie pokazać bliżej. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak. Fast charge, 240 W. I dioda informująca o y, pracy kabla. Mamy też bardzo fajne elementy do ściągania tych kabli. To zawsze podoba mi się w marce New ze wszystkich ich kablach. Mamy takie niestandardowe, bym powiedział, łączniki do czy rzepy do kabli. To nie są rzepy, to są uchwyty do łapania tych kabli. Oba kable mają 2 metry długości, czyli otrzymujemy tutaj dwa kabelki po 2 metry każdy. Powinno każdemu wystarczyć, jeżeli chodzi o długość. No, 3-metrowe kable może byłyby lepsze, ale tutaj już jest problem, czy w ogóle te 240 W można przez takie długości przepchnąć. 2 metry to i tak jest bardzo dużo według mnie, więc no, tutaj myślę, że każdemu wystarczy ta odległość, aby spiąć nawet laptopa z mocną ładowarką i jest to na tyle wystarczająca długość, aby do wszystkich zastosowań wystarczyła. To co słuchajcie, rzuca się w oczy przy tych kablach. One są oczywiście świetnie wykonane, nylonowe, w czarnym kolorze, więc nie będą się brudzić, a przynajmniej nie będzie tego widać. Estetyka tutaj na pewno nie ucierpi. To jest istotne przy kablach, bo z doświadczenia wiem, że na przykład kable czerwone mają czarne pasy, później tego nie jesteśmy w stanie uprać, a wygląda to mało estetycznie. Przy czarnych kablach nylonowych nie ma takiego problemu i tutaj niestety widzimy wady 240W te kable są naprawdę grube, no ale tak jak powiedziałem, żeby spełnić takie wymagania takie moce, aby przepchnąć przez te kable to no, niestety musimy użyć kawał solidnego sprzętu te kable muszą być o odpowiednim przekroju, tutaj gdyby były cieńsze to miałbym wątpliwości czy te 240W Wytrzymają. Natomiast przy takiej grubości kabla no daje to poczucie tego, że te 240 W jest możliwe do przesłania. Teraz podłączymy kabelek. I tutaj mamy informację, że fast charge się włączył. Mamy zieloną diodę, informującą o stanie pracy kabla. Ja oczywiście przy tym telefonie. 240 W nie wykorzystam w pełnych możliwości tego kabla. Co najwyżej połowę, bo tyle jest w stanie ten telefon wykorzystać. 120 W ładowania, jeżeli chodzi o ładowarkę, bo taką też posiadam. Czyli na pół gwizka będzie kabel pracował, ale na ten moment nie jest to dla mnie problemem. Kupując te kable, wiem, że mam produkt przyszłościowo odporny i. W przyszłości będę mógł podłączyć mocniejsze ładowarki. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kable 240W INU. Gdybyście jednak stwierdzili, że nie potrzebujecie aż tak mocnych kabli, to INU w swojej ofercie ma również bardzo podobne kable 100W, które, korzystając z, z których przez ostatnie kilka miesięcy, mogę również je z czystym sumieniem polecić. Wyglądają praktycznie identycznie, jeżeli chodzi o wtyczki. Jeżeli chodzi o grubość, no jest tutaj drobna różnica, jeżeli chodzi o oplot nylonowy. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, czy fokus mi złapie. Są zrobione z nieco delikatniejszego materiału i nieco cieńsze są. To no, świadczy oczywiście o konieczności użycia mniej, mniejszego przekroju żył. Aby przesłać mniejsze moce, jeżeli chodzi o ładowanie. Natomiast kable są równie dobrej jakości i jeżeli potrzebujecie tylko 100 W, nie uważacie, że 240 to jeszcze jest za dużo dla Was, to możecie zawsze użyć kabli, czy zamówić kable 100W zamiast 240W. Ja i jedne i drugie polecić jak najbardziej mogę. Tak jak powiedziałem, na ten moment dla mnie nie ma różnicy, bo w zasadzie używam maksymalnie 120W, jeżeli chodzi o ładowanie, więc tutaj różnica praktycznie nie występuje, jest niewielka. Natomiast przyszłościowo te 240W daje większe możliwości, jeżeli pojawią się już urządzenia i ładowarki, natomiast na dzisiaj kable 100W INU również są w zupełności wystarczające i mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Nadal będziecie mieli linki w opisie do kabli 240W, jak również do 100W dostępnych na stronie producenta w oficjalnej dystrybucji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, a w komentarzach napiszcie oczywiście, jakie Wy używacie: czy są to kable 60, 65W, 100W, 120W, czy może 240W. Jestem ciekawy, jakie kabli aktualnie używacie. Żadna odpowiedź nie jest zła. Oczywiście, jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to proszę zrobić to teraz. Proponuję zrobić to teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze yy, przedstawię Wam kilka ciekawych innych filmów o kablach USB. Hej, hej.